Rusza kolejna edycja programu Działaj Lokalnie. W Jaworze już przygotowania. Są pierwsze wnioski? Tak, beneficjenci rozpoczęli już wypełnianie wniosków online, bo taka jest zasada tego programu, nie wypełniamy nic drukowano. Idziemy z duchem czasu w myśl nowoczesnych technologii. Wniosków przybywa, inicjatyw jest coraz więcej, nowych pomysłów, wzajemnie się inspirują, to dobrze, podpatrują dobre przykłady, bo to jest, jeżeli tylko mi brakuje tego inicjatywy, pomysłu, to można tak naprawdę skorzystać z rozwiązania, które się sprawdziło w sąsiedniej gminie. Ośrodki Działaj Lokalnie nie tylko ogłaszają program i czekają na wnioski, ale też opiekujecie się tymi grupami i zainteresowanymi? Tak, jak najbardziej. Zaplanowaliśmy w tym roku 2 spotkania szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów, no na razie dla wnioskodawców programu Działaj Lokalnie, tak aby nie bali się wypełnić wniosku, żeby szczęśliwie zakończyli i sfinalizowali składania, a później, no mam nadzieję, cieszyli się z otrzymanego wsparcia. Do dyspozycji wnioskodawców w tym roku jest pula aż 55 tysięcy złotych, wnioski do 6 tysięcy złotych na inicjatywy na najróżniejsze, od imprez, po zagospodarowanie terenu, budowę małych placów zabaw. Każdy ma swoje potrzeby, każde sołectwo, każda społeczność. Ważne, żeby robić to wspólnie, niekiedy z partnerami, z partnerstwem gminnym, przedsiębiorcami. No, czym więcej partnerów, tym lepiej tak naprawdę. Chciałam stworzyć w bibliotece w Sokole taki typowy kącik dla malucha. Jak przychodzą rodzice z małymi dziećmi, żeby one miały to swoje miejsce ze swoją literaturą, ze swoimi możliwościami do poznania tego słowa pisanego przede wszystkim. W chwili obecnej jest trochę ciężko z tym słowem pisanym. Więc na to chciałabym napisać projekt, na bibliotekę. W ostatnich 2 latach realizowaliśmy 2 projekty z Działaj Lokalnie. Pierwszy w 2017 to był jedząc wiadowskie jabłuszka z ramieni sięgnet każda dziewuszka. Projekt był typowo jabłkowy, tam realizowaliśmy działania w sumie tematycznie związane z jabłkami. Było kilka konkursów na potrawę, na ciasto, wydaliśmy broszurkę z przepisami. W zeszłym roku skorzystaliśmy pierwszy raz z programu Działaj Lokalnie i realizowaliśmy projekt pod tytułem Kartofel w kuchni sobie jedzie wszyscy na zdrowie, także też połączyliśmy sobie z ziemniakami, też tam były ziemniaki w każdej postaci, ale też połączyliśmy to tak, żeby włączyć wszystkie pokolenia w sumie. Wnioski składamy do 13 maja, następnie komisja grantowa dokona ich analizy. Pierwsi szczęśliwi beneficjenci mogą rozpocząć realizację już od 6 czerwca, będą one kończyły się z końcówką tego roku. Jak co roku zakończymy program wielką galą laureatów, która odbędzie się w Dobkowie pod koniec roku.